Barszcz. Taki lubię. Składniki w opisie. Robimy wywar warzywny. Marchewka, pietruszka, seler, czosnek, 2 łyżki soli. Wywar gotowy. Wyjmuję warzywa, zostawiam, żeby się wystudziły. Mam już startę na grubej tarce. Buraki, pokrojoną fasolkę szparagową. Buraki do wywaru, fasolka też do wywaru wcześniej, bo fasolka się dość długo gotuje, nawet pocięta. I do tego botwinka. To się widzicie, wszystko mocno gotuje. Do tego dodaję ziemniaki, zostawiam, żeby się podgotowały. Przyciszam temperaturę, żeby nam barszcz nie zrudział. Dodaję już startę, warzywka, kapustkę, pak choi i szpinaczek. I to już się wszystko gotuje, aż ziemniaczki będą miękkie. Bo już reszta jest gotowa. Ziemniaki są miękkie. Dodaję 0,5 litra zakwasu buraczanego. Doda winnego smaku. Majeranek, sól, pieprz do smaku. I barszcz jest gotowy. Jeszcze wystarczy tylko łyżeczka śmietany, odrobina natki pietruszki i mój barszcz jest gotowy. Składniki znajdziecie wszystkie w opisie. Pozdrawiam i życzę smacznego.